Szczęść Boże! Witam Was w najnowszym odcinku Liturgii od Zakrystii. Dzisiaj powiemy na temat modlitwy powszechnej. Modlitwa wiernych, czyli modlitwa powszechna, jest odpowiedzią ludu wiernego na Słowo Boże, które zostało przyjęte z wiarą. I wykonując tą modlitwę, uświadamiamy sobie naszą funkcję kapłańską, która wypływa z sakramentu chrztu. Nasze błagania zanosimy do Boga za zbawienie wszystkich. Wypada, aby ta modlitwa była zanoszona z zasady we mszach świętych sprawowanych z udziałem ludu. Warto pamiętać, aby w modlitwie wiernych były zawarte intencje błagalne za Kościół Święty, za tych, którzy sprawują nad nami rządy, za ludzi, którzy znajdują się w różnych potrzebach, a także o zbawienie całego świata. Główny celebrant, stojąc na miejscu przewodniczenia, rozpoczyna modlitwę wiernych krótką zachętą, w której wzywa nas do modlitwy. Warto pamiętać, aby wezwania modlitwy wiernych nie były zbyt długie oraz by ich liczba nie przekraczała 6 wezwań. Kto wygłasza intencje modlitwy wiernych? Z zasady robi to diakon, ale może również wykonać je kantor bądź lektor albo inny wierny świecki, który stoi przy ambonie lub w innym, odpowiednim miejscu. Uczestnicy Eucharystii przez wspólną i krótką aklamację lub przez chwilę milczenia włączają się do tej modlitwy wiernych. I to tyle w naszym najnowszym odcinku Liturgii od Zakrystii. Dziękuję Wam za Waszą uwagę i zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Szczęść Boże i do zobaczenia!